Witajcie kochani ponownie. Wskazówki dnia pierwszego. A więc przyszło mi do głowy, aby powiedzieć wam, co jest bardzo ważne, abyście zanim w ogóle zaczniecie wchodzić na tą drogę, abyście odkryli swoją intencję, która się za tym kryje. Ponieważ od tego tak naprawdę zaczyna się wszystko. Jeśli twoją intencją jest, aby zrzucić daną ilość kilogramów, aby w końcu się komuś podobać, albo jeśli pod twoimi działaniami kryje się takie przekonanie, że dopiero wtedy, kiedy schudniesz, będziesz mogła być szczęśliwa, albo dopiero wtedy, kiedy schudniesz, będziesz zasługiwała na miłość, albo dopiero wtedy, kiedy schudniesz, będziesz mogła tak naprawdę zacząć żyć i wiele innych uwarunkowań i myśli, które kryją się za tym wszystkim. Zauważ, co tak naprawdę jest twoją własną intencją. Tylko ty ją znasz. Ja ci tutaj nie pomogę. Ja mogę ci właśnie poinstruować, wskazać te wszystkie rzeczy, które same mi przychodziły do głowy, które ja sama zawsze od lat pielęgnowałam w sobie i trzymałam mocno się tych wszystkich przekonań, które w ogóle w niczym mi nie służyły. Więc przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, co jest twoją intencją uzdrowienia. Czy to jest prawdziwe uzdrowienie, czy naprawdę chcesz cieszyć się zdrowiem, szczęściem i żyć w harmonii z otaczającym cię światem, czy chcesz kreować świat w zgodzie ze sobą i swoimi pragnieniami, czy to jest coś zupełnie innego. Więc odkryj tą intencję, nie bój się w to wejść, zastanów się, co tam się kryje, zadaj sobie to pytanie, zadaj sobie te wszystkie pytania, co tak naprawdę chcesz osiągnąć dietą, postem, oczyszczaniem, czymkolwiek. Co jest tak naprawdę twoją myślą przewodnią? To jest bardzo ważne, aby to odkryć, ponieważ być może zmagałaś się, ja wielokrotnie i to lata zmagałam się ze sobą samą tak naprawdę. Wymyślałam sobie różne sposoby na oczyszczanie, które tak naprawdę w ogóle nie dawało skutku, a jak już to chwilowe tylko. Ponieważ zawsze wychodziłam z emocji strachu. To było wszystko z lęku przed tym, że właśnie nie będę kochana, że nie będę wystarczająco dobra, że dopiero wtedy, kiedy uda mi się osiągnąć taką harmonię, równowagę swojego ciała i umysłu, że dopiero wtedy będę mogła tak naprawdę w ogóle o tym mówić, czy w ogóle żyć i cieszyć się życiem. Ale to było tylko przekonanie. Ja to zobaczyłam, ja tym żyłam i ja to w końcu sobie wybaczyłam. Ja w końcu zaczęłam dostrzegać, że tak naprawdę pod tym wszystkim w ogóle nie kryje się żadna prawda. Że tak naprawdę tu chodzi o to, aby wreszcie tu i teraz, w tym momencie, jaka jesteś teraz, zaakceptować siebie i pokochać. Naprawdę ja wiem, że to nie jest łatwe i mi też się to takie łatwe nie wydawało i to nigdy nie było dla mnie łatwe. I tak naprawdę kochania siebie nigdy nie ma końca i zawsze uczymy się czegoś nowego. Ale zachęcam cię, naprawdę zachęcam cię całego serca, abyś z tej właśnie intencji ruszyła w tą drogę. Abyś z tej intencji ruszyła w drogę poznawania siebie samej. Abyś oddychała głęboko, abyś uśmiechała się szeroko, abyś czytała i rozwijała się i robiła rzeczy, które sprawiają ci radość. I aby rzeczywiście twoje ciało odzyskało witalność i zdrowie, które tak naprawdę jest w nim. Bo my jesteśmy zdrowi i witalni, jesteśmy szczupli, jesteśmy piękni, jakkolwiek chciałabyś to nazwać. My już tacy jesteśmy, tylko o tym zapomnieliśmy, a to wszystko jest w naszym systemie zapisane. Natura tak nas ukształtowała, więc to wszystko przez pokolenia jest zapisane w naszych genach. Zdrowie jest po prostu nam z góry dane, ale my o tym zapomnieliśmy. Więc zachęcam do poznania twojej własnej intencji. Rozpoznaj ją i pamiętaj o niej przez cały swój dzień. Pamiętaj o niej, kiedy przygotowujesz posiłek dla siebie. Pamiętaj o niej, kiedy patrzysz na innych i czy patrzysz na innych, widzisz osobę, która ma taką figurę, jaką ty byś chciała mieć. Czy patrzysz na to z zazdrością, czy patrzysz na to
z wdzięcznością, ponieważ ta osoba sobie na to zasłużyła, zapracowała sobie na to, więc możesz na to spojrzeć, że to też jest dla ciebie. Tak jak tak naprawdę wszystko jest dla ciebie, cokolwiek byś nie zapragnęła, wszystko jest dla ciebie. Ale zacznij od tego właśnie miejsca, zacznij od odkrycia swojej własnej intencji i zapamiętaj, że tylko ty jesteś dla siebie ekspertem. Nie ma żadnej takiej diety cud. Nie ma w ogóle żadnych diet cud. Nie ma czegoś takiego. I zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście chcesz tego odżywiania oczyszczającego warzyw, owoców, być może jeszcze orzechów czy jakichś innych dodatków. Zastanów się, czy ty tego chcesz, czy ty tego potrzebujesz, czy może to jest po prostu wywołane strachem. I zapamiętaj też taką rzecz, że możesz tak naprawdę jeść wszystko, jeśli pod tym jest właśnie intencja miłości. Natomiast jeśli ty sięgasz po coś z przekonania takiego, że masz na to ochotę i chcesz sobie sprawić radość, albo że jest z przyzwyczajenia po prostu jakieś rzeczy, które ci nie służą, więc nie ma tutaj takiej refleksji nad tym, wtedy możesz się łatwo zgubić. Więc rzeczywiście, dlatego tak często zaczyna się drogę dochodzenia do takiej równowagi wewnętrznej, oczyszczaniem, postem, dietą roślinną, warzywną i tak dalej, ponieważ to pomoże nam odzyskać kontakt ze swoim ciałem i dzięki temu dalej już, jeśli przejdziemy przez to i damy sobie jakiś czas i zaczniemy zauważać w sobie te zmiany, wtedy każdy sposób odżywiania, jaki później się ukształtuje w tobie, będzie dla ciebie dobry, ponieważ będzie już wypływał z zupełnie innego poziomu. Więc tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że coś jest złe, coś jest dobre, to jest dobre dla innych, może być niedobre dla ciebie. Nie jest powiedziane, że ci będzie służyło. Także przede wszystkim zapamiętaj, odkryj swoją własną intencję, dlaczego chcesz to zrobić, co jest pod tym wszystkim podszyte. Skontaktuj się z tym lękiem, skontaktuj się z tym strachem. Mamy tylko dwie emocje do wyboru tak naprawdę, które rozdzielają się, rozczłonkowują na wiele innych. Jest to miłość i lęk. Jeśli z lęku odżywiasz się, albo się w ogóle nie odżywiasz z lęku, tutaj też masz pole do popisu, też masz dużo do zrobienia. Nie ma czegoś takiego, że ja tak właśnie kiedyś myślałam, ale zaczęłam rozumieć, że nie musisz mieć nadwagi, problemów z trawieniem, jakichś problemów zdrowotnych, żeby mieć problem z odżywianiem. Możesz być szczupła, możesz być atrakcyjna, możesz być supermodelką, ale nadal możesz mieć problem z odżywianiem. Co znaczy problem z odżywianiem? Problem z odżywianiem. Nie lubię w ogóle tego słowa problem, jak już mnie znacie, ale rzeczywiście bardzo często ja sama zajadałam emocje poszukując w ten sposób jakiejś akceptacji, której sama sobie nie dawałam i której domagałam się od innych. I to było naprawdę największą krzywdą, jaką mogłam sobie wyrządzić, której się nauczyłam. Więc wychodząc z tego poziomu i zaczynając konfrontować się z tym lękiem, który miałam w sobie i które moje ciało tak bardzo pamiętało i nadal jeszcze pamięta, wtedy dochodzę do takiego miejsca, że ja już tego po prostu nie chcę. I stąd ta właśnie decyzja, i stąd ten pierwszy dzień, i stąd ten pomysł, żeby się dzielić tym z tobą i wierzę, że to ci pomoże. Naprawdę wierzę, że to ci pomoże. Wejdź w to, posłuchaj siebie samej. I nigdy się nie poddawaj. Będę cię dopingować, będę opowiadać i będę przesyłać moc różnych ciekawych informacji i refleksji, przez które sama ja przechodzę i które przekonań, które mogą blokować ciebie, ponieważ blokowały mnie, a tak naprawdę wszyscy przez to samo przechodziliśmy. Tym właśnie kończę. Przesłuchaj sobie to raz jeszcze, jeśli zapomniałaś być może. I naprawdę zastanów się na samym początku nad intencją tego procesu, bo tutaj wszystko się zaczyna. Ściskam cię mocno, pozdrawiam i życzę ci powodzenia.